24 godzinach miał się zgłosić w miejsce zbiórki tam, skąd wyszedł. I 24 godziny trzeba było samemu sobie radzić bez udziału osób trzecich, bez udziału harcerzy innych, czy ludności zamieszkałej tam, gdzie ten obóz się odbywał. Proszę Państwa, to taka ciekawostka. Mówię o tym dlatego, że idea harcerska, ona powoli teraz zamiera. Inne czasy są, inne warunki są. Niemniej jednak wynika z tego jeden zasadniczy wniosek, że to starsze pokolenie, to pokolenie, które ja jeszcze mam przyjemność reprezentować, to starsze pokolenie było wychowywane na innych zasadach. Myśmy byli przygotowani do wszystkiego, do tych najgorszych rzeczy także, do wojny. I myśmy wojnę przeżyli, ci, którzy przeżyli, mogą powiedzieć, że przeżyli wojnę i przeżyli wojnę z czołem otwartym i dumnie na ten temat niekiedy rozmawiamy. I wracam do tego stwierdzenia, że harcerze są na topie i warto o przeżyciach, o szkoleniu, o przygotowaniu do życia tych harcerzy mówić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu magistrowi Terenierzowi Małkowskiemu i poprosimy pana magistra Michała Grabana. My się bardzo śpieszy, a więc dlatego tu już jest. Dzień dobry Państwu. W telegraficznym skrócie postaram się przedstawić temat oczywiście. Tak, w telegraficznym skrócie postaram się przedstawić założenia swojego referatu w tej normalnej dłuższej wersji. To będzie on przedstawiony w wersji pisanej. Zatytułowałem go jako przemiany cywilizacyjne, które dokonują się pomiędzy społeczeństwem pracy a społeczeństwem zabawy. To jest trochę prowokacyjne stwierdzenie, ale ono odwołuje się do pewnych przemian cywilizacyjnych, które dokonują się w tej chwili na całym świecie. Stąd też na początku powiem, jak te przemiany cywilizacyjne się dokonują. Otóż w erze, można ją tak nazwać, tutaj tradycyjnej, ale w naszym przypadku to jest era przemysłowa, struktura społeczna była dosyć uporządkowana. Była pewna stratyfikacja odpowiadająca zawodom. Na pytanie, kim jesteś, każdy, jak mówi Bauman, każdy odpowiadał zawód, źródło swojego zawodu. Stąd też główni socjolodzy, Max Weber, Emil Durkheim, zawsze podkreślali, że praca jest podstawowym czynnikiem kategorii identyfikacji ludzkiej, tożsamości. Że tożsamość ludzka jest kształtowana przez zawód, jaki człowiek wykonuje. I właśnie to stanowiło stabilność tej struktury społecznej. Z wieku, z pokolenia na pokolenie ludzie wykonywali pewne zawody, to były tradycje rodzinne. To były przede wszystkim związane z podziałem jakby terytorialnym w ogóle, żeby z wyraźnym podziałem na rolnictwo, na stan mieszczański, na stan przemysłowy, na kupiectwo. To były pewne, kształtowane przez pewne cechy i tak dalej, tradycje zawodowe, które określały pewne wzorce kulturowe ludzkich zachowań. Co się dzieje wraz z erą tą ponowoczesną, ale ono się w erze jakby już się zaczyna to w nowożytności, to prawda. Dochodzi do płynności rynku pracy, Zawody się zmieniają coraz szybciej. To jest coraz większe upłynnienie. Z drugiej strony ilość czasu wolnego również wzrasta. I kategoria identyfikacji na tym cierpi. Człowiek, jak według ponowoczesnych teoretyków, przeżywa kryzys identyfikacji właśnie z tego powodu, że tak mocno zmienia mu się jego tożsamość. On nie wie tak naprawdę, on sam musi autokreować, musi jakby sam sobie swoją tożsamość często wybierać, nie? Tożsamość kiedyś była narzucona z góry, teraz swoją tożsamość sobie człowiek sam dokonuje się autokreacja tożsamości, ale oprócz tej tożsamości zawodowej ważną rolę odgrywają inne formy tożsamości, przynależność do różnych grup mniejszościowych, do różnych związków. To już nie jest tylko zawód.
Dzisiaj na pytanie, kim jestem, to często się już odpowiada, czy formą identyfikacji jest też to, co w jaki sposób spędzamy czas poza pracą na przykład. I to będzie związane też z pewną formą konsumpcjonizmu i stąd ten czas wolny odgrywa tak ważną rolę, pomimo tego, że może nie być aż taki duży, ale na przykład czy sposób ubierania się, czy sposób właśnie to, co jest związane właśnie z konsumpcjonizmem, to określa status pewnej identyfikacji ludzkiej, czyli co się generalnie spolaryzowało, zdynamizowało, to jest płynne i są różne, różnorodne formy ludzkiej identyfikacji, które podlegają właśnie tym oddolnym czynnikom, to człowiek sam. Czy to jest dobre przeobrażenie, tak jak mówią wielu zwolenników kultury liberalnej, bądź polskości, czy nie, to ja mam wątpliwości. Człowiek jednak musi być w jakiś sposób zakorzeniony. Dzisiaj człowiek musi jakby sam się zakorzenić, to już jest trudne. Trudne jest, aby człowiek sam się potrafił zakorzenić. I tutaj stąd się biorą wiele problemów identyfikacji, które są w współczesnym świecie. Jak to wygląda? Może jeszcze tak. Etos pracy. Od etosu pracy można to tak hasłowo przedstawić. Kiedyś był etos pracy narzucony, teraz wybór. Oprócz tego konsumpcjonizm, zabawa, odpoczynek, kategorie pokrewne, ale zabawa i odpoczynek jako kategorie identyfikacji bardziej niż tego, że rzeczywiście człowiek tak dużo się musi dzisiaj bawić, ale rzeczywiście ta forma zabawy identyfikuje formę tożsamości. Wysoka jakość życia, a wysoka jakość życia wiąże się z postawą roszczeniową też często. Kiedyś człowiek w zasadzie to, co mu jakby dawała tam tutaj rynek pracy, to przyjmował to z dobrodziejstwem inwentarza, jak przyjeżdżali do Gdyni, ludzie pracowali i tak dalej. Teraz są każdy się zastanawia, co ja na to, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam. Zastanawiam się nad tym, wartościuję ten zawód, inny zawód. Tych zawodów jest bardzo dużo. Jak to się przekłada teraz na Gdynię? Oczywiście druga RP to jest właśnie pozytywizm, to jest właśnie praca organiczna. To jest właśnie narodziny etosu pracy, którego wcześniej właściwie w Polsce nie było, bo Polska była krajem rolniczym. Jak się czyta przedwojenne pisma, to tam jest cała masa ekspresjonistycznej retoryki. Gdynia jest miastem ludzi młodych, kult pracy. Nie ma tu miejsca dla ludzi właśnie zmęczonych, nie ma tu miejsca dla ludzi już tam starszych. Tylko Gdynia dyszy młodością, o takie określenie jest gdzieś. Mówi się, że pracę widać wszędzie. Opisuje się w barwny sposób te dźwigi przeładowujące, towary i cała industrialna retoryka w to wchodzi, która jest częścią składową tej industrialnej i pozytywistycznej podejść tej obyczajowości, która dominuje bardzo, bardzo aktywnie w całej stylistyce publicystyki okresu międzywojennego. Skąd się brał ten etos pracy Gdyni międzywojennej? Po pierwsze, wyjątkowe okoliczności. Gdynia powstawała, to było coś nowego. Jak ktoś przyjeżdża, te okoliczności międzynarodowe, one kształtowały atmosferę wyjątkowości. To jest pierwszy element. Atmosfera wyjątkowości, pierwszy element. Druga, migracje. Ludzie przyjeżdżają, rzucają stare, to zaczynają wszystko od nowa. Jak zaczynają wszystko od nowa, to siłą rzeczy będą tutaj się zachowywać w sposób niesamowicie aktywny, przedsiębiorczy, kreatywny. Trzeci element. Przyjeżdżano z zaborów, które były wychowywane w duchu pracy organicznej. Czyli to był zawód wielkopolski. Znaczy, przepraszam, to był zawód pruski, chciałem powiedzieć, a w zaborze pruskim praca organiczna była na wysokim poziomie. I to były właśnie województwa wielkopolskie, pomorskie, wykonywane w duchu pracy organicznej, nie? Oprócz pomorskiego, największy przyjezdny był z Wielkopolski właśnie. To był region, w którym praca organiczna była bardzo, bardzo rozwinięta. Także te elementy, plus właśnie to ilość różnych organizacji, które w zaborze pruskim się rozwijały. Kaszubi, to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo Kaszubi z jednej strony, kultura kaszubska miała w sobie coś takiego, że nie była to, była trochę konserwatywną kulturą i nie była tak otwarta na to, żeby tutaj na rynku pracy być kreatywną. Oni nie byli wykształceni dobrze, nie była ich może wina. Oni byli też troszeczkę dyskryminowani na rynku pracy przez sanacyjne władze. Stąd też oni troszeczkę z dystansem podeszli do pewnych wzorców, do pewnych bardziej zaawansowanych form pracy, opartych na wyższym wykształceniu. Niemniej sama kultura kaszubska, względu na ten taki podstawowy etos, chociażby rybacki etos, to było zmagania się z wyzwaniami natury, morza, prawda, rybaków, wśród rybaków. To Nesel opisuje bardzo dobrze,
Także te dwa elementy. I ten taki troszeczkę konserwatywny, taki, ale z drugiej strony ten taki podstawowy. Stąd też generalnie Kaszubi uczestniczyli w tych podstawowych pracach, mniej w tych, które dotyczyły już bardziej zaawansowanych form opartych na wyższym wykształceniu. Praca w Gdyni w okresie międzywojennym to jakby w takich trzech etapach mi się wydaje. Pierwszy etap to była budowa miasta i portu. To można powiedzieć, że to było tam do roku 26-30. Później można by powiedzieć już budowa tych już przeładunek przy towarach jakby. I tutaj również jeszcze te prostsze czynności były, czyli to wszystko, co się wiązało z tą obsługą tej ogromnej masy towarowej. I trzecia w końcu forma to już była oparta na wykształceniu. Firmy, cała masa firm, które tutaj powstawały, które już wymagały kadry menedżerskiej, które już wymagały dobrego wykształcenia inżynierskiego. Stąd też to wykształcenie inżynierskie tutaj odgrywało ważną rolę. Oprócz tego, co się kształtowało w okresie międzywojennym, klasa robotnicza. I to jest kolejny element etosu pracy. Klasa robotnicza. I teraz już przechodzę do... To powodowało dysproporcje społeczne. Co? Przechodzę teraz do okresu PRL-u, dlatego że w okresie PRL-u właśnie klasa robotnicza. Okres PRL-u również był kontynuacją silnego etosu pracy. To jest kontynuacja okresu międzywojennego w pewnym sensie. Ja to w mojej pracy doktorskiej twierdzam i to jest może kontrowersyjne. U mnie okres PRL-u jest kontynuacją przy różnych zmiennych i tak dalej okresu PRL, okresu II RP w swoich tych zasadniczych elementach. Oczywiście robotnicy to jest tutaj coś, co zostało tam ustawione na najwyższym piedestale i tak dalej, ale już ci robotnicy byli w okresie międzywojennym, nie? Tutaj już ci robotnicy kształtowali, to już było tam bodajże 60% zatrudnionych to byli robotnicy. Oni tam się trochę bardziej uświadamiali, aż do takiego momentu uświadomienia, że w 80 roku zaczęli wznosić te strajki i tak dalej. To jest w pewnym sensie realizacja takiej trochę zasady marksistowskiej w pewnym sensie, ponieważ uświadomiona klasa robotnicza wykreowała elitę, nie? Wykreowała swoją elitę w końcu. I tutaj jak naprawdę robotnicy wznieśli rewolucję, nie? W roku 70, 80, 89. Nie? Ale ta jest ta klasa robotnicza, która była elementem etosu pracy, ale oprócz tego przedsiębiorczość. Również przedsiębiorczość nie była skończona przez PRL do końca. Te wszystkie tutaj firmy, te wszystkie to, co na bazie hali targowej i tak dalej, to nie, i to również według Maxa Webera, nie, to jest opisane, nie? Że nie da się stłamsić tej oddolnej przedsiębiorczości, tej kreatywności. Komunizm jej nie stłamsił, ona była najsilniejsza. Oprócz tego jeszcze to wszystko były kadry morskie. Dużo fachowość, jeżeli chodzi o kwestie morskie, one zawsze były bardzo obecne. Czyli ten etos pracy związany był zawsze z tymi właśnie sprawami morskimi. I teraz, jeżeli mówimy już o tym okresie ponowoczesnym, od 1989 roku, to właśnie te kadry morskie, ta właśnie fachowość w tych kwestiach morskich, największy kryzys przychodzi. I mierzch etosów morskich obserwujemy, tych właśnie tradycji żegla marynarskich, tych tradycji rybackich, tych tradycji wśród stoczniowców, prawda, z tych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, które są tam, nawet w filmach widzimy je, prawda, w Czarnym Czwartku czy w Człowieku z Żelaza. To przechodzi największy kryzys, nie? Wraz z kryzysem tych branży. A w zamian tego pojawia się właśnie te nowe postawy, o których charakteryzowałem wcześniej, czyli autokreatywność. Odtąd to człowiek sam musi kreować sam siebie. I pojawiają się na rynku pracy cała masa nowych usług, cała masa małych i średnich firm, nowe przedsiębiorstwa dotyczące różnych branży, czy handlowych, ale przede wszystkim nowych technologii. Tutaj to dotyczy kwestii gospodarczych, których nie będę omawiał, ale bo omawiałem to już tam na innych swoich spotkaniach, ale rzeczywiście, jak Państwo wiecie, dużo różnych tych branży gospodarczych jest w Gdyni i to powoduje, że właśnie to powoduje ten rynek pracy, że to każdy sam to może wybierać. Ale teraz jak się ma do tego, czy to jest ta autokreatywność? Tą autokreatywność widzimy także w takich modnych hasłach, jak design. Każdy musi coś sobie sam wybierać, design. Zaprojektuj swój zysk, prawda?
zaprojektuj swój warsztat kreatywny, park naukowy technologiczny. Ale już zauważmy, że to jest troszeczkę taka zabawa, że to jest troszeczkę taka gra. Park technologiczny tak dużą rolę też odgrywa się do zabawy, tam są też jakieś tam miejsca dla dzieci i tak dalej. To wszystko uczy takiego samodzielnego myślenia w formie zabawy. To już nie jest narzucone odgórnie. I dlatego tutaj dochodzę do tego mojego clou, mojego wystąpienia, że to jest, tak rozumiem tą zabawę. Nie w tym formie jakiejś takiej tożsamości, w formie obyczajowości o charakterze kulturowej, nowego nastawienia kulturowego. Ale ono oczywiście dominuje w tych takich komponentach, które już wcześniej też omawiałem. Czyli w konsumpcjonizmie, w czasie, w kulturze czasu wolnego, leisure class, czyli czas wolny. Czy wysokiej jakości życia. Jeżeli chodzi o konsumpcjonizm, oczywiście wielkie obiekty handlowe, tam ludzie spędzają dużo wolnego czasu popołudniami, one są oczywiście oprócz tego świętojańska, tutaj bardziej luksusowe butiki kupują, zawsze kupowanie było takim synonimem Gdyni, nie? Mówiło się, że tam do Sopocie się wypoczywa, w Gdańsku tam coś, a w Gdyni się kupuje, nie? Czyli konsumpcjonizm od zawsze był jakby związany z Gdynią. Ale ten konsumpcjonizm należy szerzej rozumieć, jako w pewnym sensie kupowanie swojej identyfikacji, kupowanie swojej tożsamości. Nie? Ubiór jest znakiem tożsamości dzisiaj. Czasami marka samochodu jest znakiem tożsamości, nie? Dzisiaj. Tego kiedyś nie było. I właśnie w tych miastach nadmorskich, które są takie troszeczkę nowobogackie, to właśnie to widać. Ciało w końcu. Gabinet odnowy, biologiczne. Ile tych punktów jest, zauważmy wszędzie, bo ciało, kult higieny, kult odchudzania, nie? To jest znowu element, to jest tak jakbyśmy kupowali ubranie i tym ubraniem jest nasze ciało, które jest naszym elementem naszej tożsamości. To już nie jest to, kim jesteś, to właśnie odpowiadam na to zgodnie ze swoim zawodem, tylko kim jestem, to właśnie mój wygląd. Samochód, bardzo ważne, mieszkanie w końcu, status, to wszystko, mieszkanie określa o statusie, prawda? Ile się przekazywa na przykład w Gdyni Zachód, prawda, tam gdzie ja też mam okazję mieszkać, to właśnie mieszkanie bardzo ważnym jest elementem tożsamości. To, w jaki sposób ludzie się nawet zachowują, w jaki sposób kupują w sklepach, że tam na przykład, jakie psy mają nawet, nie? Zresztą nie ma, na przykład mają tylko rasowe psy, prawda, nie? I ten rodzaj psa, mam wrażenie, że to wszystko tworzy taki konwenans różnych kulturowych, obyczajowych zachowań, prawda? I to jest źródło nowej identyfikacji. Czas wolny, położenie geograficzne Gdyni, nadmorskie, piękne mamy jakieś tutaj, możemy ludzie chodzą, spacerują, dużo kawiarni, dużo pubów, i różne imprezy, Open Air Festival, to jest nowe wydarzenie kulturowe, tam się ludzie zjeżdżają z całego świata. Teatry muzyczne, dla jazzu, dla bluesa, to są podobne imprezy, jakieś cudawianki, festiwal szekspirowski, festiwal filmów fabularnych, nowe jakieś też. To się wszystko wiąże z rozrywką, to się wszystko wiąże z tym nowym takim właśnie podejściem tej, czy w końcu kolosy, gdzie właśnie to jest już w ogóle multikulturalizm, globetrotterstwo jakby w pigułce. Impreza kolosy, gdzie każdy może zjeżdżać z całego świata. Turystyka, nastawienie na turystykę, to jest kolejna kwestia, także one się wszystkie ze sobą wiążą. I w końcu nostalgiczne podejście do przeszłości, proszę Państwa. Sposób rewitalizacji stref nadmorskich, kolejna sprawa, nie? Że nie te przestrzenie morskie, nie te przestrzenie tradycyjne, przemysłowe, ale właśnie te poprzemysłowe, oparte na rozrywce, oparte na turystyce, na kulturze spędzania czasu wolnego. I podejście takie nostalgiczne do przeszłości. Szkoda, bo morskość dzisiaj ma charakter taki właśnie nostalgiczny. Muzealnictwo i parki tematyczne. Dużo muzeów. Muzeum morskie, muzeum tradycji morskich, muzeum modernizmu, muzeum migracji w końcu, nie? Czyli mamy podejście do morskości, ale nie takie żywe, jak było kiedyś, ale takie właśnie nostalgiczne, na zasadzie już wspominki tego, co było kiedyś. Nie wiem, czy to jest do końca, ona to podejście troszeczkę budzi taki właśnie poczucie nostalgii we mnie. Także to jest ta kwestia, nie będę już tego może oceniał, bo ocena byłaby kolejną kwestią, ale tylko chciałem zarysować to przeobrażenie. Dziękuję.